Zrób to sam, świeca z węzy pszczelej, krok po kroku. Świecownik od dawien dawna po dzień dzisiejszy zajmował się wyrabianiem świec z wosku pszczelego. Najstarszym sposobem było nabieranie roztopionego wosku miedzianym garnuszkiem i oblewanie wiszących pionowo chnotów, na których to wosk zastygał. Można było to również robić przy ruchomym kole, wiszącym nad kotłem z rozgrzewającym się na bieżąco woskiem. Nazywamy takie świece świecami lanymi. Dziś takie cuda robimy przy użyciu specjalnych, silikonowych, gotowych foremek. Inny sposób to zawijanie świec z węzy, czyli woskowego wafelka przetopionego z komórek, z którego najpierw wyciągnęliśmy miód. Żeby zrobić świecę w kształcie choinki, potrzebujemy uciętą trójkątnie węzę, bawełniany knot, który jest jednocześnie całym sercem świecy i w naszym przypadku niepowtarzalny drewniany świecznik i kawałek sznurka dla ozdoby. No to do dzieła. Na początku musimy porządnie rozgrzać łapki. Następnie wklejamy knot na najkrótszym boku węzy. Musi wystawać z tej krzywej strony. Dokładnie ukrywamy go pod jak najmniejszą ilość wosku. Zawijamy świeczkę jak najściślej. Porządnie dociskając, zawijamy świecę do końca, kontrolując tę stronę. Dociskamy ostatni róg i gotowe. Następnie świeczkę umieszczamy w drewnianym świeczniku, wciskając ją trochę. Dodajemy sznurek i voilà. Własnoręcznie zrobiona świeca gotowa. Korzystając z okazji, wesołych świąt.